Oficjalne obchody rozpoczną się o godzinie 10.30 mszą świętą w kolegiacie świętego Michała Archanioła. Później uroczystości przeniosą się do Parku Miejskiego, gdzie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego złożone zostaną kwiaty. Uroczystości, które organizuje powiat, będą zaczynały się rajdem gwiaździstym, tak jak w ubiegłym roku. Z czterech miejsc powiatu ostrowieckiego wyruszają kolumny rajdowe, które spotkają się pod starostwem powiatowym. Będzie przemarsz z pochodniami pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie będzie dalsza część uroczystości. O godzinie 17 w Parku Miejskim zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zaprezentują się grupy rekonstrukcyjne, a godzinę później pokazy fajerwerków. Do parku warto przyjść wcześniej, bo już od godziny 15 zorganizowana tam będzie strzelnica oraz stoisko z replikami broni. Natomiast Urząd Miasta proponuje spędzenie tego dnia na sportowo. 11 listopada w piątek, najbliższy od godziny 9.30, będziemy toczyć rywalizację w biegach ulicznych. Start i meta przed pływalnią Rawszczyzna na ulicy Mickiewicza. Od godziny 9.45 rozpoczynamy rywalizację dzieci ze szkół podstawowych z klas 3, 4, następnie 5, 6. W kolejności następnej uczniowie gimnazjów, oddzielnie dziewczęta, oddzielnie chłopcy. Punktem takim kulminacyjnym ostrowieckich biegów niepodległości 2016 będzie rywalizacja osób dorosłych, czyli wszystkich, którzy mają już ukończone 16 lat, mogą brać udział w biegu głównym na dystansie 10 km. Start tego biegu o godzinie 13. Jeśli ktoś nie zdążył się zapisać, może to zrobić w dniu imprezy w biurze zawodów od godziny 8. Bieg rozpocznie się przy pływalni Rawszczyzna. Poprzez ulicę Sienkiewicza, Rynek, ulicę Iłżecką, Rzeczki, po dzielnicę Gutwin i z powrotem. W czasie trwania biegów kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Od godziny 9 zamknięta będzie m.in. ulica Mickiewicza. Na całej trasie ruchem kierować będą policjanci, a utrudnienia potrwają do 15.30.